Zobaczcie, jakie tu śliczności za Shari przyleciało. Widać, że Shari nie jest zbyt zadowolona z jego obecności. Jakiś maluszek taki, ale ma ten sam kolor piórek co Shari. Wiecie, jaki piękny gołąbek. I jaki... Ojej! Jaki śliczny młodziczek! Ale widzę, że jest równie zawzięty jak Shari. No chodź malutki. Chodź malutki, pokaż się. Jaki słodki gołąbek. Ona go zaraz pogoni. Jaki fajny gołąbek. Tak patrzę na nóżki. No to chyba będzie samczyk, ma takie duże nóżki. Ktoś mu na głowę chyba narobił. Nie, nie narobił. On się po prostu jeszcze nie upierzył dobrze. Wszystkie czarne pazurki ma. Ojej. No to mamy gościa. To jego chyba nazwiemy Granitek, bo był gołąbek węgielek w zeszłym roku. Zniknął. Czy może gdzieś jest? Ej, on się w ogóle nie daje pogonić. Czy też może Grafitek lepiej? A, chyba Grafitek, bo taki grafitowy jest. No zobaczymy. Jaki kozak! No widzisz, tylko ty się tutaj, gołąbku, za bardzo nie przyzwyczajaj, bo to wiesz. Tutaj Shari to dostaje, bo jest po przejściach. Ostatnio jakieś trochę rozwolnienie chyba miała czy coś, więc dostaje kurka na turkę, ale ty wiesz, ty musisz tam na dole z kolegami się żywić. Śliczne. Tam to niedobre, tam nie jedz. Jaki piękny gołąbek. Cudny. Zrobimy fotkę. No jest przepiękny. No może to jest jej jakieś potomstwo, tylko ona już chce, żeby on jadł sam. Chociaż ja nie widziałam, żeby ona wysiadła, ale może, bo ona tak w ciągu dnia przelatywała. Właśnie w takich godzinach, gdzie zwykle samiczki mają wolne od wysiadywania, a jej samczyka dawno nie widzę. No ale czy ona by zdążyła takiego dużego wychować? 30 stycznia elegancik poszedł do ptasiego azylu. A ją przygarnął ten jej samczyk gdzieś po tygodniu może. A teraz mamy 20. No, nieważne, czy jest, ważne, że jest piękny. Patrzcie, szoko taki gołąbek. Przylatuje, nie boi się. Ale jeśli to samczyk, to na pewno go zwłaszcza nie będziemy tutaj przyzwyczajać. Już w tym momencie Shari robi dobrą robotę, że go goni. No ale niech się maluszek uczy, że nie zawsze jest łatwo pożywienie i że czasem trzeba zawalczyć z konkurencją, z taką ciocią Shari na przykład, czy tam mamusią, czy kimkolwiek ona dla niego jest. No jakieś tam odpryśnięte ziarenka próbuje złapać. Jaki piękny.
gdzieś może od tygodnia, dwóch górę go widzę na drzewku, a tutaj od paru dni na parapecie się pojawia. To przedwczoraj chyba. To za maleństwo tu przyleciało do nas. Jaki maluszek. Ojej. Zobacz, jaki gołąbek malutki tutaj. Kto ty jesteś, gołąbku? Jaki? Koryty. To jest... Nie! Nie, chyba by nie koniec. Ten młodziczek, co właśnie podskoczył przed kawką, był u nas na parapecie przedwczoraj. Jakoś tak słabo latał. Malutka go przepłoszyła, ale ja potem zeszłam na dół, sypnęłam dużo jedzonka. On szczęśliwie już sam umiał jeść. Co prawda robił to nie tak energicznie jak teraz. No i sobie ładnie pojadł. Nabrał sił. Poleciał na górę. I wczoraj też już tutaj się pojawił, już jadł ładnie, samodzielnie, z ekipą. No i perełka go dosiadł. Coś się mu pomyliło. Ten biedny maluszek piszczał, nie wiedział, co się dzieje. A perełka go pohańbił, nazwijmy rzecz po imieniu, bo to dziecko jeszcze. No ale maluszek wkracza w dorosłość i sobie świetnie radzi.